to jest trudne pytanie, bo ja myślę, że każdy tą receptę powinien znaleźć sam. No, dla mnie to była taka wolna przestrzeń, bo my jesteśmy z mężem obydwoje szaleni, ale każdy z nas ma swoje pasje, każdy z nas jest zapracowany i chodziło o to, żeby pozwolić sobie nawzajem spełniać te pasje, te marzenia. Ja myślę, że to był problem dla męża, kiedy kobieta pracuje czasami po 12-15 godzin dziennie, a potem jeszcze ma pasję, więc mało mnie było w domu, był taki moment w naszym życiu. No i chyba taka pasja nasza też wspólna, którą mąż mnie zaraził, to jest pasja do sztuki art deco. Jeżeli lepiej, jak charaktery nie aż tak bardzo się zgadzają, niech się przeciwstawiają. My ze sobą tak gramy troszeczkę kto i tak nam przeleciało 30 lat, żeśmy tego nawet nie zauważyli. Także myślę, że to dopasowywanie, próba dopasowywania się, jak długo trwa, to jest coś fajnego. Nie jest zależna. Po prostu całe życie wspólne przebiega według jakichś norm utartych i narzuconych sobie i trzeba tego pilnować, żeby nie przekraczać. Żeby nie przekraczać może nie norm, tylko granic, takich granic, które by powodują, że może być brak tej chemii, bo chemia jest wtedy, kiedy jest po prostu fajnie. I nad tą chemią trzeba pracować. No, ja nie ukrywam, że pracuję, bo my się wszyscy zmieniamy, mamy wraz z wiekiem inne oczekiwania, inne ma mój mąż, inne mam ja i chodzi o to, żeby trochę te oczekiwania poznać i je spełniać, bo to dotyczy wszystkich sfer naszego życia. Były. To widać, to wyszliśmy. No były. Słuchajcie, małżeństwo. Staramy się nie przeżywać tragedii w sposób tragiczny, tylko w sposób komediowy. Ja myślę, że mąż ma bardzo duży dystans do życia. Ja jestem na pewno tą osobą, która pewnie jakoś bardziej przynajmniej na zewnątrz się przejmuje, ale. Tak jak u każdego, muszę wam powiedzieć, że życie jest jak tęcza, więc było różowo, było bardzo czarno, były czasami łzy. Nie powiem, że się nie kłócimy, bo bym skłamała, kłócimy się codziennie, nawet podczas tej sesji, ale to jest taka kłótnia trochę o marchewkę, chodzi o to, że walczymy o jakąś tam, żeby było lepiej, tak? No, ale muszę powiedzieć, że te wszystkie momenty, my staramy się nie myśleć w ogóle o tym, co było złe, tylko raczej jesteśmy takimi ludźmi, co myślą do przodu. Co zrobić, żeby było fajnie? To było źle, to już i tak nie zmienimy. Nie będziemy tego mielić, przypominać, mówić, bo po prostu coś było. A chyba to dzieci. My pamiętamy takie, ciągle teraz jak już jesteśmy sami, dzieci już nie mieszkają z nami, to na pewno ciągle powracamy do tego, jak dzieci były małe. Kiedyś ochrzanialiśmy, bym powiedziała, dzieciaki za rozrzucone skarpety, rzeczy w domu. A dzisiaj marzymy o tych rozrzuconych skarpetach, których nie ma. Ja zawsze przypominam, bo mój mąż jest... Mariola marzy, a ja niestety nie rozrzucam. On jest za grzeczny i nie rozrzuca, więc nie mam co zbierać. Ale troszkę taka tęsknota za tymi dzieciakami jest. Muszę wam powiedzieć, mimo że to jest głupie, bo już są dojrzali, ale codziennie do nich dzwonimy. Mój mąż nawet prawie codziennie się spotyka z synami, z synem na lunchach, tak żeby sobie pogadać. I to jest takie fajne, ale także do takich fajnych rzeczy, których wracamy, to zawsze chyba wakacji, bo my kochamy podróże.